Zapraszam wszystkich kibiców na skrót z meczu MKS-u Mazura EU, który podejmował zespół wicelidera Lechie Tomaszów Mazowiecki. Pierwsza akcja gości, którzy od pierwszych minut starali się narzucić swój styl gry. Kamil Szymczak zdobywa w ten oto sposób pierwszego gola w Ełku. Zbyt krótkie wybicie piłki przez jednego z obrońców z Ełku i strzał, którego zapewne nie widział Adam Radzikowski, bo był zasłonięty, trafia do siatki Ełczan. Zawodnicy MKS-u Mazura Ełk starali się jak najszybciej odpowiedzieć. Zobaczmy teraz, bardzo blisko był tego Michał Twardowski, który trafił w poprzeczkę. Niestety był to jeden z nielicznych ataków w pierwszej połowie drużyny gospodarzy. Tu kolejna akcja i tylko i wyłącznie nonszalancja uratowała zespół gospodarzy przed utratą drugiego gola. Kolejna akcja gości. Uderzenie, które broni Adam Radzikowski. Jednak przy tej próbie Adam był bezradny. Zobaczmy jeszcze raz. Podobna sytuacja do tej, z której stracił MKS Mazur EU pierwszego gola. Tym razem jeszcze piłka z bliższej odległości. Piłkarz z Tomaszowa Mazowieckiego mógł umieścić w siatce, czyli najskuteczniejszy zawodnik Mirecki wpisuje się na listę strzelców i podwyższa wynik spotkania dla gości 2-0. Ostatnia akcja pierwszej połowy. Duże zamieszanie w polu karnym i na tym zakończyła się pierwsza połowa. Druga odsłona to skuteczna obrona zawodników gości i próby rozbicia tej obrony przez drużynę gospodarzy. Michał Twardowski uderzył na bramkę gości. Kolejna akcja. I w końcu piłka wpada do siatki gości. Źle ustawiony bramkarz, którego pasówką pokonuje Patryk Woźniak. Tutaj zaskoczony bramkarz, ale bramkarz był na 11 metrze. I więcej akcji w tym meczu kibice zgromadzeni przy ulicy Marszałka Piłsudskiego nie widzieli. 1-2 MKS Mazur Ełk przegrywa z drużyną z Tomaszowa Mazowieckiego.